Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Olej i kolejny odcinek z gry Plants vs. Zombies. Mimo że nie planowałem trzeciego odcinka z tej gry, to jednak pozytywna reakcja pod poprzednim filmem sprawiła, że postanowiłem wyjść wam naprzeciw i nagrać kolejny filmik z tej gry, jako że tak wam się ostatnio podobała. Faktem jest taki, że osobą, która jest odpowiedzialna za pozytywny odzew pod poprzednim filmikiem jest Szantek, która sprowadziła mnie na kanał strasznie dużo widzów, za co jej bardzo serdecznie dziękuję, zresztą ona o tym wie. No dobra, ale przejdźmy już do rzeczy, czyli do samego filmiku. Chwilę temu nagrałem wam filmik 40-minutowy z Plants vs. Zombies, ale mądry Olej, jak to Olej, zauważył, że nie nagrał dźwięku z gry. Więc dzisiaj zaczniemy sobie niestandardowo, bo kilka leveli później, od poziomu 3x3 właściwie, przygody, w którym przenosimy się już z powrotem w dzień. Jak widzimy, dochodzi nam basen. You wanna buy extra seat slot? Za 5000? A czemu nie? I tak nie wiem, na co tą kasę mam wydawać innego. No, do widzenia. Tak, doszedł basen. To jest dodatkowy... Ogólnie nas zombie teraz atakują od tyłu. W sensie od tylnego... Z tylnego ogródka. Gdzie mamy basen? I na wodzie, w basenie, możemy sadzić tylko rośliny wodne, których ogólnie na razie nie mamy. Ale tutaj naprzeciw wyskakują nam lilie wodne, na których możemy sadzić rośliny zwykłe ziemne. Co jest problemem o tyle dużym, że mało tego, że musimy wydać energię słoneczną na roślinę, to najpierw musimy wydać energię słoneczną na lilię wodną. Jak widzimy, doszły dwa nowe typy zombie, czyli nurek zombie i zombie pływający. Są to właśnie zombie, które atakują nas przez basen. No i ponadto w dzień nie możemy używać żadnych grzybów, do których się już zdążyłem przyzwyczaić, dlatego że są to rośliny nocne. W międzyczasie odblokowaliśmy Doom Shrooma, który wybucha niszcząc wszystkie zombie na polu. Dlatego też bardzo żałuję, że nie będę miał okazji wam go pokazać. No ale dobra, lecimy dalej. Oczywiście zaczynamy od bezprałcika, słonecznika, orzecha. Oprócz tego weźmiemy sobie Repeatera, lilię wodną, bo jest mi niezbędna, kabaczka, który niszczy zombie wskakując mu na głowę, po czym niestety sam znika, ale czasami jest przydatny. Oprócz tego dostajemy nowego, użyjemy nowego kwiatka, który strzela w 3 rządki naraz. I co mi się tu jeszcze przyda? Myślę, że spowalniający kwiatek. Dobra, jak widzimy, mam już dość sporo seed slotów, więc tutaj nie musimy aż takich trudnych wyborów dokonywać, no ale dobra, zaczynamy standardowo od słonecznika, żeby nam produkował energię słoneczną, jak to słonecznik ma w zwyczaju, i czekamy na atak ze strony zombie. Miejmy nadzieję, że tym razem z nagraniem będzie wszystko w porządku i nie będę musiał trzeci raz do niego podchodzić. Co prawda do 3 razy sztuka się mówi, ale miejmy nadzieję, że nie tym razem. Dobra, jak widzimy, zombie nas zaczynają atakować z rządku numer 4. Dlatego też czekamy na energię słoneczną, żeby postawić tam naszego bezprałcika kochanego. Dobra, bezprałcik atakuje. Ogólnie zombie pływających w kole ratunkowych już znam, bo pojawiały się w poprzednich poziomach. O tyle zombie nurek pojawia się w tym poziomie po raz pierwszy i nie wiem za bardzo, na co go stać. Dlatego też razem z wami zaraz odkryjemy umiejętności zombie nurka. Boję się tylko, że będzie płynął pod wodą, po czym będzie się wynurzał chwilę przed moją rośliną i wtedy będę miał problem, jak z nim walczyć. No, póki co standardowo początek jest dość spokojny. Tylko standardowe zombie nas atakują, aczkolwiek czułbym się pewniej, gdyby słoneczniki produkowały energię słoneczną. Bo idzie zombie, nawet bezprałcika, sorry, a nawet bezprałcika postawić nie mogę, dobra. Lecimy dalej. Póki co, tak jak mówiłem, jest dość spokojnie, nawet bym powiedział za spokojnie. Ale myślę, że zaraz to się powinno zmienić. Dobra, idzie zombie z pachołkiem. Dlatego od razu tutaj postawimy orzecha, który będzie chronił tego rzędu przez chwilę. Dobra, kolejny słonecznik. Myślę, że możemy zacząć już lilie wodne sadzić. Bo przypuszczam, że zaraz zacznie się atak ze strony wody na nas. Dobrze było się na niego przygotować. O, kolejny zombie z pachołkiem. Już wiemy, gdzie kolejnego orzecha posadzimy. Dobra, póki co jakoś dajemy radę. Chodź orzeszku, obroń nasze bezprałciki, bo same się niestety bronić nie potrafią. O, moneta. Całkiem zapomniałem, że tutaj monety się jeszcze dostają. Chociaż w sumie przed chwilą przecież w to grałem. Nieważne. Dobra, kolejny bezprałcik, myślę... Oj! Przez pomyłkę postawiłem Repeatera za 200. No trudno, myślę, że się i tak tutaj przyda, więc...
w efekcie i tak był to dobry pomysł. Wow, dlaczego ja posadziłem tego bezprocika tutaj, a nie na dole? Mam nadzieję, że nie będę żałował tej decyzji. Dobra, chodź orzeszku, w takim razie ty tutaj. Dobra, i bezprocik, dobra. Oba rzędy w basenie już mamy w miarę obronione. Póki co nie jest źle. Tak, posadzimy lilie wodne na kolejne słoneczniki. Czemu nie? Widzimy, zombie na kołach ratunkowych nie są zbyt potężne. W sumie nawet dobrze, bo nie musimy się martwić atakiem z ich strony. Obawiam się tylko, że z zombie nurkami może być trochę gorzej. Ale miejmy nadzieję, że to tylko moje przypuszczenia, które się nie potwierdzą. Dobra, nadchodzi wielka fala zombie, dlatego też warto było się na nią przygotować. No, gdzie ta wielka fala zombie? Aha, ze strony wody, niedobrze. Posadzimy, kurczę, posadzić to czy nie? No jednak nie, posadzimy sobie repeater w wodzie, bo widzimy jednak sporo zombich nas z tej wody atakuje. Oprócz tego tutaj orzeszek by się przydał jeszcze. I kolejny repeater tutaj, o, w ten sposób. Co prawda chciałem tutaj dwa słoneczniki posadzić jeszcze z tyłu, ale myślę, że one nie będą potrzebne. Dobra, tutaj posadzimy sobie... O! Pojawił się pierwszy nurek. Tak jak myślałem, nurki płyną pod wodą, przez co nie możemy w nie strzelać i wyjawiają i wynurzają się dopiero kiedy dopłyną do jakiegoś kwiatka, czyli akurat to dobrze przewidziałem. I dobrym pomysłem było posadzenie orzeszków tutaj. Dobra, kolejny orzech tutaj będzie. No i w sumie nasza obrona nie wygląda najgorzej teraz. Jeszcze by się jakiś repeater przydał w dolnym rzędzie. Oho, pływający zombie z pachołkiem na głowie. Tu już mamy dość niebezpieczne połączenie. A ten, kurczę, orzech na wodzie już jest dość pogryziony, więc trzeba by było uważać na niego. Dobra, tak patrzę, mamy już dość sporo energii słonecznej, więc myślę, że zaraz będzie pora na przestawianie orzechów trochę bliżej, żeby zrobić miejsca na inne kwiatki. I myślę, że postawimy potrójnie strzelający bellsproutik. On od razu atakuje trzy rzędy naraz. Jest to z jednej strony fajne, no bo od razu niszczy zombieki na trzech rzędach. Z drugiej strony często jest tak, że strzela on tak naprawdę do niczego, bo nic nie idzie jednym z tych trzech rzędów, on tak tam strzela. Więc wtedy w takiej sytuacji lepiej sprawdziłby się repeater. No ale niech będzie. Czy w ogóle używanie łopaty? Czy używanie łopaty w ogóle kosztuje jakąś energię słoneczną? Chyba nie. W sumie to by nie miało sensu, gdyby kosztowało. Dobra, jak widzimy, ostatnia fala zombie się pojawia. W ostatniej fali zombie, kiedy jest poziom z basenem, to mimo, że nie ma nagrobków, to spod wody wynurzają się niespodziewanie właśnie zombie. To, o czym mówiłem. Czyli mimo, że teoretycznie nagrobków nie ma, które nas mogą zaskoczyć, ale jednak i tak może być problematycznie, bo niespodziewani i tak zombie się przed nami pojawiają. Ale jak widzimy, póki co jakoś idzie, orzechy dobrze się sprawdzają. I myślę, że ten poziom akurat problemem nie powinien dla nas być. Dobra, jeszcze tylko jeden. I dostajemy co? Wygląda to jak jakieś wodorosty. Sprawdźmy, cóż to jest. Wodna roślina, która ściąga zombie pod wodę. Nie wiem za bardzo, jak to działa, dlatego też za chwilę... Oho! Zombie styczką, niedobrze. Dlatego też przetestujemy tą roślinę, jako że jest nowa. Nowe rośliny zawsze testujemy. Myślę, że taki zestaw będzie dobrym na ten poziom, jako że ostatnio, mimo że wziąłem zamrażające rośliny, to ich w ogóle nie używałem. Dobra. Ready, set, plant. I testujemy. Obawiam się, że jako że wodorosty są dość tanie, to mogą znikać po pierwszym użyciu. Nie wiem, zobaczymy. Zobaczymy, jeżeli jakiś zombie będzie płynął wodą, jak te wodorosty działają. Ale to jest... Oj, nie, nie, nie. Jesteśmy atakowani, więc tutaj mi się bellsproutik przyda. O, w tym miejscu. Czyli jest początek, tak jakbym, jak to powiem, standardowy.
Tak, ostatnio jeden zombie wyrzucił dla nas prezent, który zawierał trzy minigierki. Jeżeli nie zapomnę, to zaraz wam pokażę jedną z nich, bo jest dość interesująca. Mam nadzieję dlatego też, że o niej nie zapomnę. Myślę, przejdziemy sobie z 3-4 poziomy tutaj i wtedy wam pokażę tą minigierkę. Też, tak jak mówię, jest dość ciekawa. Dobra, póki co jest spokojnie. Co powtarzam chyba w każdym poziomie na początku. A potem już różnie to bywa. Jak widzimy, w tym poziomie mamy aż trzy duże fale zombie zaznaczone na osi czasu. Czyli musimy się dość dobrze na nie przygotować. Tak, pojawił się zombie z pachołkiem, dlatego też warto by było zebrać 50 energii słonecznej na orzecha. O, właśnie tutaj. Dobra. Na razie standardowo na początku poziomu pojawiają się pojedynczy zombie. Potem będzie trochę gorzej, to już raczej jestem tego pewny. Dobra, posadzimy sobie lilię wodną. Już na później. Oho! Kolejny zombie z pachołkiem. Czyli przydałby się kolejny orzech, teraz tutaj. Ale czekamy, aż mi się przeładuje. Dobra, orzech się przeładował, dlatego go stawiamy tutaj. I w międzyczasie stawiamy kolejne bel sprawdziki, tym razem na wodzie. Co by wody mi pobroniły. Tak, właśnie to jest problem z poziomami wodnymi, że mało tego, że muszę posadzić roślinę na wodzie, to jeszcze dodatkowo przed nią na tym miejscu posadzić lilię wodną. Oho, pojawił się zombie z tyczką. Dobra, sadzimy drugiego orzecha tutaj. Myślę, że to będzie najlepszy pomysł, w jaki sposób można się pozbyć tego zombie z tyczką. Przeskoczy pierwszego orzecha, ale zajmie go drugi wtedy. Dobra, posadzimy sobie wodorosty, zobaczymy, jak one działają, czemu nie. Jestem ciekaw, czy one faktycznie od razu niszczą zombie, czy strasznie wolno się przeładowuje, z tego co widzę. Czyli być może jest to dość silny zombie. Dobra, tego na razie nie będziemy tutaj sadzić. Wsadziłem lilię wodną na... Oho! Mamy kolejnego kolesia z tyczką. Niefajnie. Robimy w ten sposób. O, taką niespodziankę tutaj przygotujemy. Przeskoczy to, ale pan Kabaczek się nim zajmie. Bum! Nie ma kolegi z tyczką. Tak jak widzimy, Kabaczek jest... Oj, zaczęła się duża fala zombie, a my tacy nieprzygotowani na nią. Dobra, sadzimy potrójnego belsprałcika. Niech tutaj się zajmie trzema rządkami. Oprócz tego tutaj posadzimy orzeszka. Tutaj myślę kolejnego potrójnego belsprałcika. Czemu nie? Chciałbym zobaczyć, jak działa ten wodorost, bo jeszcze nie miałem okazji tego zobaczyć. Dlatego też jestem bardzo ciekaw. Dobra, póki co jakoś idzie. Widzimy, nasze rośliny radzą sobie bardzo dobrze z przeciwnikiem. W sumie zapomniałem, że tutaj jeszcze z tyłu miałem posadzić dwa słoneczniki. Myślę, że na tych zewnętrznych... Ojej, zombistyczką, niedobrze. Sadzimy drugiego orzecha. Myślę, że na tych zewnętrznych rzędach najlepszym pomysłem będzie stawianie repeatera zamiast potrójnego belsprałcika, dlatego że potrójny belsprałcik wtedy atakowałby tylko dwa rzędy, a nie trzy. Dobra, stawiamy wodorosta. Chcę zobaczyć, jak to działa. No, o! O, no tak. Pochłania pod wodę zombiego, ale razem z nim znika. Czyli w sumie taka wodna wersja kabaczka, bym powiedział. Aczkolwiek trochę tańsza o połowę, tylko że z kolei dłużej się przeładowuje. No dobra, myślę, że nasza obrona wygląda dość solidnie, więc tutaj raczej już nie powinniśmy mieć żadnych problemów z pokonywaniem kolejnych fal zombie. No ale żebym tylko tego nie powiedział o złej porze. Myślę, że w każdym rzędzie powinniśmy postawić dwa rządki orzeszków, głównie myśląc o zombich styczką, którzy sobie z orzechami bardzo dobrze radzą. O, właśnie idzie tutaj jeden. Ja za bardzo nie mam, jak się przed nim uchronić. Niefajnie.
A nie, on idzie dołem, dobra, czyli jednak to jest w porządku. Wydawało mi się, że szedł przedostatnim rzędem. Dobra, kolejna duża fala zombich, już druga. Tak jak mówiłem, w tym poziomie mamy aż trzy duże fale zombie. Zobaczymy, jak sobie z nią poradzimy. Chociaż myślę, że nasze systemy obronne już są tak ulepszone, że tutaj raczej problemów nie powinno być żadnych. Oho, pojawił się zombie styczką, ale akurat tam może się pojawiać. Tam mamy dobrą ochronę w postaci orzeszka, więc proszę bardzo. O, nurek kontra wodorost. Widzimy, wodorost przeciwko nurkowi jest bardzo skuteczny, gdyż mimo tego, że nurek jest schowany pod wodą, to wodorost i tak go może złapać i pochłonąć. Myślę, że sobie tutaj kabaczka postawimy, czemu nie? O! Zombie z wiadrem pokonany. O! Kolejny koleś styczką biegnie. Ale jego to, jak wiemy, już się nie obawiam. Strasznie tu, tak jak patrzę, bellsproucikowo jest. Może wiśniową bombę powinienem brać następnym razem? Jakich w ogóle roślin nie używam? W sumie tutaj wszystkie używam. Wodorosty są dobre na nurków. Więc myślę, że z nich także nie zrezygnuję w następnym poziomie. Tak, łapią go tylko za nogę i już. Dobra, myślę, że teraz tutaj sobie postawimy potrójnego bellsproucika. Strasznie dużo tych nasion z mojej strony leci. Biedne zombie. Chodź, kabaczku, zgnieć go, co tam będzie mi tutaj stał i łaził. Dobra. I jeszcze tutaj jeden potrójny bellsproucik. W sumie już wszystkie miejsca na bellsprouciki zajęte są przez przez potrójne bellsprouty. Dobra, z tego co widzę, ostatnia fala dużych zombie, ale jej się nie obawiamy. Proszę, pokażcie, na co was stać. Tak, wielka fala zombich. Proszę bardzo. O! Widzimy, oni już wcześniej byli w wodorostach, więc wiedzą, jak to działa. No i tak się do nich przytulili. No cóż, cóż, widać, zombie inteligencją nie grzeszą. W sumie, jak mają taki podgnity mózg, to nie ma co się dziwić. I co, i to jest ta ostatnia wielka fala? W sumie taka wielka to ona nie jest. No dobra. Widać, każdy inaczej rozumie słowo, określenie wielka fala zombich. Złapiesz ich? O, złapał jednak. Dostaliśmy klucz do samochodu? Cóż to jest? A, możemy teraz odwiedzać sklep z Szalonego Dave'a. Znalazłeś klucz do mojego samochodu. Wiesz, co to oznacza? Aha, co my tu możemy kupować? Mam 2000 kasy. Widzę, możemy kupować 9 slot na kwiatki. Okej. Jakieś czyszczenie basenów. Aha. Grabie, które niszczą zombie. Poza tym możemy... Co to jest w ogóle? Okej. Spoko. I podwójne słoneczniki. Tylko, że my mamy za mało kasy. Dobra, lecimy do kolejnego poziomu. Sklepem Szalonego Dave'a się będziemy później zajmować. Zobaczymy, co te... Co te zombie takie malutkie są? A, znowu jakoś mamy minigierkę. To jest minigierka wsadzenie roślin czy kręgle? Wsadzenie roślin, no dobra. Dlaczego te zombie są takie malutkie? Co im się stało? Okej. Nie mówcie mi, że tutaj będą same bomby wiśniowe. Nie lubię bomb wiśniowych. A, nic już. Jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. Dobra. No, orzeszki. Otóż widać, jednak będę chyba skazany na te bomby wiśniowe. Trudno. Ale dlaczego te zombie są takie malutkie? Pewno mi Szalony Dave o tym mówił, ale oczywiście... Ja jak to ja nie wyczytałem dlaczego. Cóż. Dobra. Kolejny bellsproucik. Ojej, ojej, tylko nie ty. Zombie futbolista. Jak on śmiesznie drepcze, jak jest taki malutki. Spoko. Kolejna bomba wiśniowa. Myślę, że to jest dobre miejsce. Dobra. No i co teraz?
Kolejna lilia wodna. Dawajcie mi coś na tego zombiego tutaj. O, może być orzech, spoko. Kolejna bomba wiśniowa. Myślę, że to będzie dobre miejsce. Futboliści są... W sumie tak się zastanowię, to jeszcze nie miałem do czynienia z futbolistą innego niż po prostu zniszczenie go za pomocą jakiejś bomby albo kabaczka. Jestem ciekaw, jak dużo wytrzymują futboliści. Dobra, zaczyna się wielka fala zombich. Niestety występują w niej nurkowie. Trzeba będzie sobie jakoś z nimi poradzić. Dobra, bomby wiśniowe jak zwykle skuteczne. Tak, orzechy niech mi moich belsprawcików na wodzie popilnują. Kurczę, na razie tych lilii wodnych nie będę tutaj sadził. Zaczyna się robić dość niebezpiecznie. Jak mam być szczery. Dobra, chodź bomba wiśniowa, przydaj się. Jeszcze jedna tutaj by się przydała. Dobra. Tych lilii wodnych strasznie dużo dostaję, a za bardzo to ja nie mam jak ich wykorzystywać. Bo tych nurków się boję, że mi pożrą wszystko, co ja tam postawię. Dobra, robimy w ten sposób. Teraz cały rządek będzie zajęty liliami wodnymi. Dobra, robimy tak. Kolejna bomba... I ile tutaj zombich się w ogóle pojawiło nagle? O, achievement jakiś dostałem. Pewno za wysadzenie iluś tam zombich. Wow, ile tutaj, jak mi tutaj tego orzecha masakrują. O, jest dość niebezpiecznie. Dobra, futboliści pokonani. O, kolejna wielka fala zombich. No dobra. Tutaj widzimy orzech nadgryziony, więc tutaj warto by było coś postawić. Znowu lilie wodne dostaję, nie chcę ich. Co ja mam z nimi robić niby? Bomby wiśniowe mi dawajcie, a nie lilie wodne. Dobra. Na wodzie myślę... O! Dostaliśmy ostrą papryczkę chili. Zobaczymy zaraz... Te rośliny coraz dziwniejsze miny mają kolejne. Aha, niszczy całą linię zombich. Przypuszczam, że po tym jak to zrobi tak, że ginie tak jak wszystkie... Co to jest? Zombie na kosiarce? Zomboni. No dobra. Bierzemy papryczkę, żeby ją przetestować. Zawsze bierzemy nowe rośliny, żeby je przetestować. A, no oprócz tego lilię wodną, bo potrzebujemy. I teraz myślę, co by z tego wywalić? Mam ochotę wziąć kabaczka. Dobra, idziemy bez kabaczka. Może będę tego żałował. Ready, set, plant. Dobra. Standardowo, kurczę, obawiam się trochę tego zombiego na kosiarce, bo on może mieć strasznie dużą obronę, albo może być strasznie szybki. Nie wiem, czy dobrze zrobiłem, że nie wziąłem kabaczka, który by go w razie czego zgniótł. No tak jak mówię, chciałem przetestować papryczkę chili, bo wszystkie nowe zombie lubię sobie testować. Więc taką opcję wybrałem, dobra. Standardowy początek. To już nic nie powinno nikogo zaskakiwać, że najpierw stawiam dwa słoneczniki, potem bez sprawdzika na linii, gdzie nas atakuje zombie. Dobra, łeb mu odpadł, pierwszy zombie pokonany. Tutaj widzimy, mamy standardowy poziom, dwie duże fale zombich. Więc tutaj raczej nic nas nie powinno zaskoczyć. Dobra. Czekamy dalej. Na silniejszych przeciwników, póki co nasi przeciwnicy nie są zbyt potężni. Muszę się postarać trochę bardziej, żeby stanowić dla nas jakieś zagrożenie. Dobra. Kolejny belsprawcik. Kolejny słonecznik. Tak, na początku akurat nie mam żadnych problemów z postawieniem wystarczającej liczby słoneczników, bo jak widzimy, na początku zombie strasznie wolno się pojawiają. I także wcale nie trzeba się tak bardzo spieszyć, żeby z nimi wygrać. Oj, zombie z pachołkiem. Nie wiedział, że będzie szedł tutaj zombie z pachołkiem, tutaj postawi drugiego belsprawcika. A tak to musimy zadowolić się panem orzeszkiem, który w sumie też jest skuteczny przeciwko zombim z pachołkiem na głowie. Dobra, i jeszcze jeden słonecznik. Słoneczniki lądowe już wszystkie postawione. Teraz trzeba będzie zająć się ochroną wodnej części poziomu. Czyli musimy zacząć sadzić lilie wodne. Pan orzeszek oczywiście tutaj. Niech nas ochroni przed zombim z pachołkiem.
Może zaraz będziemy mieli okazję, żeby lilię wodną postawić. O, postawimy sobie repeatera na wodzie, czemu nie? Tylko nadzieję, że będzie... W sumie niepotrzebnie to zrobiłem. Na wodzie mogłem stawiać te kwiatki, co strzelają w trzy strony świata. Dobra, na górze widzimy zombiego z pachołkiem, dlatego tam orzech by się przydał. Chodź orzeszku. Dobra, mamy cię. Oho, zaczyna się atak na wodę. Dobra, to drugi repeater niech jednak tutaj będzie. No, w sumie dużo to te zombie nie przepłynęły. No cóż, biedne zombie. Dobra, myślę, że możemy teraz zająć się ochroną, już taką większą, jak już mamy w miarę wszystko mniej więcej tak doraźnie ochronione. Repeatera sobie teraz będziemy stawiać na zewnętrznych rzędach, tak jak ostatnio. A w tych środkowych myślę, że dobrym pomysłem będzie tripiter. Dobra, pojawia się duża fala zombich. Miejmy nadzieję, że zbyt duża to ona jednak nie będzie. Że sobie z nią poradzimy bez jakichś większych problemów. W razie czego mamy papryczkę chili, jalapeno. Zobaczymy, jak to będzie. Dobra. Potrójny repeater, potrójny belsprawcik numer 1. Jeszcze myślę z dwa... Ojej, zaczęło się. Zombie na kosiarce. W sumie dobrze, że... A nie, to jest jakiś... Co on robi? On śniegiem jakimś sra. To nie jest kosiarka, to jest odśnieżarka. Założę się, że w miejscu, w którym on przejechał, nie będę mógł nic posadzić. What the hell, papryczko? Co to miało być? On to po prostu zniszczył. Przejechał po moim orzechu i go zgniótł. No cóż, widzimy, że jednak ten zombie może być dość problematyczny. Nie spodziewałem się, że aż tak. No ale widzimy, że jednak jest trochę silniejszy niż myślałem. No dobra, challenge accepted. Niech będzie. Ale przy okazji zobaczyliśmy, jak papryczka działa. Po prostu pali wszystko na... Pali wszystko w danym rzędzie. Co prawda teraz dużo nie spaliła, bo był tylko jeden zombie. Ale tak czy siak się przydała. Dobra, kolejny orzech pójdzie tutaj. Jeszcze jeden by się przydał w dolnym rzędzie. Już mamy obronę ogarniętą w miarę. I miejmy nadzieję, że nigdy więcej nie przyjdzie mi tutaj zombie na kosiarce. Czy tam odśnieżarce. Jak już rozkminiłem, co to jest. Dobra, obrona w miarę już dość mocna. Myślę, że już raczej nic nam nie powinno zagrażać, czy na wszelki wypadek postawimy sobie tutaj repeatera i jednego orzecha na dolnym rzędzie. No i dobra, i teraz chodźcie do mnie, pokażcie mi, na co was stać. Tym bardziej, że teraz duża fala zombie się pojawia, czyli myślę, że może się także pojawić jakiś koleś na odśnieżarce. W sumie dziwne, że kolor cały wskazuje na to, że jest raczej jakaś wiosna albo lato, więc odśnieżarka jest dość dziwna w takiej sytuacji. Dobra, wiesz co, ja nie chcę mieć z tobą do czynienia, od razu postawię tutaj papryczkę chili, żeby się ciebie pozbyć. Bo nie wiem ile czasu, ile razy trzeba cię uderzyć, żeby cię zniszczyć, więc wolę nie ryzykować i po prostu zniszczyć cię jednym ciosem. Dobra. Duża fala zombie pokonana, jak widzimy znowu belsprawciki się sprawdziły idealnie. I co dostaliśmy tym razem? Co to w ogóle jest? Jakieś kolce? Z oczami, oczywiście standardowo, ale to już wszystko ma oczy, to raczej... Jakieś kolce. Przebija opony i rani zombie, które depczą po tych kolcach. Dobra. Myślę, że przeszliśmy kilka już poziomów, dlatego też zajrzymy sobie do minigames, bo chcę wam jedną grę pokazać. Jak widzicie, mam już za to złoty puchar, jako że już ją przeszedłem, ale musicie to zobaczyć. Proszę bardzo. Zombie rośliny. Wygląda dość dziwnie. Ale okej, nie będę tego komentował. Minusem tych zombie jest to, że zombie belsprawciki strzelają w nasze rośliny, co jest dość problematyczne, gdyż nam mogą te rośliny po prostu zniszczyć. Dobra, co nam się tutaj przyda? To nam się przyda.
Co nam się jeszcze przyda? Może bomba wiśniowa, spowalniacz? A niech będzie to. Z tego co pamiętam, ta minigierka jest dość krótka, więc tak czy siak i tak nie będzie nas stać na najlepsze rośliny. Ale tutaj mamy dodatkowy problem, bo zombie, tak jak mówiłem, w nas strzelają. Więc mało tego, że musimy się bronić, jak zombie do nas dotrą, to musimy się bronić także zanim oni do nas dojdą, jak na nas idą. Dobra, jak widzimy pierwszy zombie, tak jak mówiłem, zombie strzelający. Na razie nie będę żadnego kwiatka tutaj stawiał, bo nie chcę po prostu, żeby mnie zastrzelił, zanim coś, cokolwiek zdążę zrobić. Chcę uzbierać 150 energii słonecznej, żeby postawić od razu orzecha i od razu belsprawcika. O, w ten sposób. Teraz zombie strzela w orzecha, który dość dużo może przetrwać, a ja w międzyczasie strzelam w niego z naszego belsprawcika. Dobra. I tutaj posadzimy także słonecznik, który będzie energię słoneczną produkował, jak to słonecznik ma w zwyczaju. Dobra. I znowu zbieramy 150 na orzecha i belsprawcika. Jeszcze 25, dobra. Orzech już się przeładował, zaraz będziemy mogli postawić jednego i drugiego, jeszcze tylko dajcie mi... Dobra. I robimy tak samo jak wtedy, czyli belsprawcik i orzech. Jak być może zauważyliście, w tym poziomie są także orzechy, które, jak się nie trudno domyśleć, są po prostu bardziej odporni od zwykłych zombie. Dobra. Że strasznie długo mi się ten orzech przeładowuje. Znaczy on się ogólnie strasznie długo przeładowuje, nie tylko mi. Już tak ma, dobra. Raz i dwa, no nie. Coś czuję, że ten słonecznik raczej tego nie przeżyje. Wybacz. Biedny słonecznik. Dajcie mi orzecha szybciej, bo mi słonecznika zastrzelą zaraz. Dobra, chodź belsprawciku. Teraz ty się poświęć trochę. Gdzie jest orzech? Szybciej. Dobra, mamy cię. Dobra, tutaj jest w miarę ogarnięte. A tutaj myślę, postawimy kabaczko, bo ja nie mam czasu tamtego teraz ogarniać. Dobra, belsprawcik. Niech już będzie w każdym rzędzie jakaś obrona. Nawet jeżeli orzecha tam nie ma, to niech chociaż będzie belsprawcik, który będzie strzelał w moich przeciwników. Jako, że tutaj jest, nie ma orzecha, więc postawimy od razu dwa belsprawciki, żeby szybciej zestrzelił moich przeciwników niż przeciwnicy ich. Dobra, zaraz będzie ostatni orzech, już w miarę będziemy bezpieczni, sorry. Dobra. Możemy uznać, że nasze systemy obronne są już w miarę ogarnięte, aczkolwiek orzeszki, nie wiem ile tutaj jeszcze wytrzymają, bo jak widzimy, trochę już im głowa pękła. I uśmiechu na twarzy u nich także już nie uświadczymy, aczkolwiek one nigdy nie były uśmiechnięte, ale w sumie kto by się cieszył, będąc co chwila podgryzanym przez zombich, no ale dobra. Dobra, kolejny belsprawcik, no i możemy uznać, że nasza obrona jest już dość dobra. To wykopiemy, tutaj posadzimy belsprawcika. No i okej, tak jak myślałem, te lepsze rośliny i tak... Nieważne było, jakie wybiorę, bo i tak mnie nie będzie stać na nie, więc dużej różnicy to nie robi. Dobra, kabaczek, nie zgniecie pana orzeszka. O. No i czekamy, co się stanie dalej. Teraz zbieramy kasę na te droższe rośliny. Ogólnie zależy mi teraz, żeby tą potrójną posadzić. O, właśnie mamy na nią kasę i posadzimy ją na samym środku. Myślę, że to powinien być dobry pomysł. Zbieramy na kolejną potrójną. Wow, czuję się trochę osaczony teraz przez te rośliny. Trochę ich tak jakoś nagle dużo się pojawiło na horyzoncie. A jeden z moich orzeszków już nie wygląda zbyt dobrze. Oj, 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 oj. Orzeszku? Nowy? Dobra. Na szczęście akurat mi się zebrała kasa na nowego orzecha. Czas idealny. Weź ty go zgnieć. Dokładnie. Tak jak widzimy, mimo że kabaczek znika po zgnieceniu zombiego, to tak czy siak jest i tak bardzo efektywną rośliną, więc dobry pomysł jest go
zostawić sobie i wybrać na poziom, żeby go można było sadzić, gdyż czasami ratuje z dość trudnej sytuacji. Już nieraz się zdarzyło, że miałem pewien problem, postawiłem kabaczkę i problem się rozwiązał. Dobra, oprócz tego wziąłem ze sobą bombę wiśniową. W sumie ją wykorzystam, skoro ją mam, to czemu nie? To znaczy, to akurat chyba nie było najlepsze miejsce, w którym tą bombę mogłem wykorzystać. No ale dobra, niech będzie. Dobra, jeszcze z tego co widzę, jedna duża fala zombie przed nami. I koniec poziomu. Dlatego też ja od razu się tutaj rozbuduję. Rozsadzę. Kolejnym potrójnym belsprawcikiem. Dobra, zombie orzech tutaj jeszcze próbuje się jakoś przedrzeć. Miejmy nadzieję, że mu się to nie uda. Dobra, głowę stracił. Tak, zombie dla nas tracą głowę. Dokładnie. Dobra, kolejny potrójny. I mamy ostatnią falę. Tutaj akurat nie ma ani basenu, ani nagrobku, więc nic nas niespodziewanie nie zaatakuje. To w sumie dobrze. I widzimy, finałowa fala także nie jest zbyt duża, dlatego bomba wiśniowa tutaj, myślę, będzie idealnym pomysłem. Dodatkowo jeszcze weźmiemy pana kabaczka, który zniszczy oba zombie. Dostajemy jakiś wielki worek pieniędzy. Aha, czyli rozumiem, że robienie minigierek po raz kolejny tak czy siak się opłaca, bo dostajemy za to kasy, które możemy wydać w sklepie na ulepszanie naszych roślin. No dobra, myślę, że w tym miejscu możemy zakończyć. Przeszliśmy sobie, z tego co widzę, 4 poziomy bodajże i minigierkę. Mam nadzieję, że się wszystkim podobał odcinek. Jeżeli tak, to zapraszam na kolejny, nie tylko z gry Plants vs. Zombies, bo standardowo powiem, tak jak chyba w każdym odcinku z tej gry, że nie wiem, czy jeszcze coś będę z niej nagrywał. Zobaczymy. Dlatego też na dzisiaj to było tyle. Dzięki wszystkim za oglądanie. Trzymajcie się, do usłyszenia następnym razem. Cześć!